Dlaczego się opłaca choćby temat najtrudniejszy w tej chwili, produkcja trzody chlewnej w Danii czy w Belgii? W Belgii już się nie opłaca, Belgowie likwidują całą produkcję trzody chlewnej. Minister rolnictwa Belgii płakał miesiąc temu, mówiąc o tym, że jest koniec hodowli świń w Belgii. Już się nie podniosło. Natomiast na czym polega opłacalność produkcji w kilku krajach, które się jeszcze utrzymują w tej produkcji? Na zorganizowaniu rolników, na niczym nie. W Danii żaden rolnik nie sprzedaje świń prywatnych. Wszyscy producenci trzody są współdzielni duńskich rolników Danish Crown. Tam uzyskują pozycję, która pozwala im i ekspansję na świat prowadzić, czego Polska jest niestety ofiarą. Pozwala to również organizować, koordynować między sobą dostawy środków do produkcji, materiału hodowlanego i tak dalej. Własne ubojnie sprawiają, że rolnik nie jest tylko producentem surowca, ale uzyskuje również udział w zysku finalnym firmy. U nas pieśń dalekiej przyszłości. Mówiły jaskółki, że na diabła spółki. Dość powszechne twierdzenie wśród rolników. Moja chata z kraju. Czemu działacze chłopscy, którzy jeżdżą do Europy Zachodniej, widzieli wszystko, byli wszędzie, widzą tylko kawałek rzeczywistości, widzą nowe wielkie traktory i maszyny, a nie widzą sposobu zorganizowania się rolników dla ratowania się na rynku. I jednocześnie w swoim przekazie do swoich członków, do rolników w Polsce, tego wątku nie podnoszą. Bo się nie chcą chłopu narazić, bo chłop się skwasi. Trzeba do bólu mówić o tym, że zorganizowanie rolników jest warunkiem przetrwania rolnictwa, nie żadna pomoc państwa. Do świń w Europie Zachodniej nie dopłaca się nigdzie. Jeden mechanizm, który jest w kilku krajach zastosowany z drugiego filara, dla świn utrzymywanych w absolutnie lepszych, innych warunkach środowiskowych, na ściółce z wybiegiem, to jest niewielka dopłata nie dla świn, tylko dla wybiegu i ściółki. Nigdzie nie ma pomocy publicznej. Do tego dochodzi oczywiście i technologia, której bardzo wiele gospodarstw w Polsce nie jest w stanie na takim poziomie, jak choćby w Danii czy w Belgii przeprowadzić. Ja nie chciałbym, żebyśmy w tą technologię wchodzili. Technologię świń o wielkiej mięsności, mięsa, które moim zdaniem jest wynaturzeniem, wypaczeniem. Ale to mięso do Polski przychodzi, bo jest bardzo chłonne na nastrzyk, na chłonięcie wody. Trzykrotnie z mięsa można uzyskać wyrób. I ludzie to kupują, bo jest tanie. Proszę Państwa, organizowanie się jest absolutnie sprawą kluczową i wszystkie działania i ośrodka doradztwa i organizacji rolniczych, izby w szczególności, musi również na to być nastawione. To jest proces ciągły, to jest proces długotrwały, ale bez tego rolnictwo sobie nie poradzi. Ja również uważam, że i władze wojewódzkie, szczególnie, że bardzo życzliwe rolnictwo, przecież takiej życzliwości jak my wobec rolnictwa, to jeszcze raz powiem, nie było i nie będzie. Trzeba wszystko robić poprzez szeroką akcję informacyjną, szkolenia, docieranie do rolników, pomaganie tym istniejącym, uczciwym istniejącym, żeby były dobre przykłady. I na to możecie liczyć, na moją pomoc możecie liczyć w tym zakresie. Dla bardzo dużych gospodarstw, ale również dla rolników, którzy chcieliby funkcjonować na rynku z większymi partiami towaru poprzez na przykład działalność grupową, spółdzielczą. Podjęliśmy bardzo takie zdecydowane prace nad utworzeniem platformy spożywczej. Tutaj Krajowy Ośrodek Wsparcia jest liderem, jest dyrektor generalny, jedna z najważniejszych postaci w tej chwili w polskim rolnictwie. Ponieważ to ośrodek wsparcia ma być tą instytucją, która pomaga rozwiązywać te problemy rynkowe, które były odłożone, a może były odłożone dlatego, że różne interesy wokół rolnictwa się kręciły. Ktoś na tym zarabia. Tworzymy tę platformę spożywczą
przy pomocy operatorów mających know-how cyfrowe, informatyczne, tam giełda papierów wartościowych. Myślę, że już marzyłoby mi się, trochę może na wyrost, wczoraj w jakimś wywiadzie powiedziałem, marzyłoby mi się, żeby pierwsze transakcje, może na tylko jednym gatunku na razie, może na samej pszenicy, może na jesieni na kukurydze, ale żeby te transakcje już w tym roku były. Bo ma być to odpalone w wielu segmentach w przyszłym roku. Ale w tym roku już by trzeba zafunkcjonować. Tu jest również bardzo ważne wykorzystanie lewaru odpowiednie, potencjału lewaru. To jest to, co Was dotyczy, może nie w tym miejscu, kawałek dalej na południe. Trzeba zgrać, zharmonizować pracę kilku podmiotów państwowych zajmujących się również zbożem. To są młyny zamojskie. Trzeba je doinwestować. To ma być podstawowy zakład w tej części Polski do przerobu zboża. Drugi pod Kołobrzegiem, Stolisław, nasz państwowy. Zagospodarowanie tego, co w Polsce północno-zachodniej. Jeszcze w paru miejscach w Polsce można się pokusić. Państwo nie będzie ustępowało, państwo nie będzie odchodziło, że my nic nie możemy. Podejmujemy to, co jest możliwe.